Praktycznie w każdej wycenie realizacji wideo, którą tworzymy dla naszych klientów, znajduje się pozycja udźwiękowienie. Z jednej strony rzecz dość oczywista, bo przecież prawie każdy film musi posiadać również dźwięk. Z drugiej jednak strony często dostaję od klientów pytanie, a po co ta pozycja w wycenie? Czy wasza kamera nie rejestruje dźwięku? W tym materiale opowiem wam, dlaczego udźwiękowienie filmu jest tak niezwykle istotne oraz pokażę wam na przykładach, jak dużą wartość potrafi ono wnieść do finalnego efektu. Ja nazywam się Mateusz Jemioł, a to jest Mowa o Filmie. Po pierwsze, ten odcinek oglądaj koniecznie z dźwiękiem, bo inaczej nie ma to sensu. A żeby za długo nie przynudzać o teorii, przejdę od razu do przykładu. Pokażę wam fragment wypuszczonego przez nas niedawno demo animacyjnego w wersji oryginalnej, czyli takiej z pełnym udźwiękowieniem, oraz wersji, w której będzie tylko muzyka. Posłuchajcie. A teraz posłuchajcie wersji z samą muzyką. Wideo straciło swoją moc, prawda? Brak efektów dźwiękowych, czyli tak zwanych SFX, od razu sprawia, że odbiór filmu jest znacznie gorszy. Zobaczcie. Tak wygląda ścieżka montażowa, na której jest tylko warstwa wideo oraz muzyka. A tak wygląda z pełnym udźwiękowieniem. Sporo tego, prawda? Każdy z tych klocków to osobno znaleziony w bazie internetowej lub osobno dograny na potrzebę projektu odgłos. Udźwiękowienie filmu to bardzo kreatywny proces, który polega na identyfikowaniu elementów obrazu, które mogłyby wydać dźwięk oraz jak ten dźwięk mógłby brzmieć. A teraz posłuchajcie, jak brzmią same dźwięki w tym projekcie. A czy dźwięk jest tak samo ważny w projektach filmowych, jak i w animacjach? Oczywiście, że tak. I tutaj pokażę wam kolejny przykład. Stworzoną przez nas reklamę Ultra Plasteliny. Takiej zabawki, która sama z siebie nie wydaje żadnych odgłosów. Ale czy to znaczy, że Ultra Plastelina w reklamie również dźwięku wydawać nie powinna? Wręcz przeciwnie. Tym bardziej musimy znaleźć rozwiązanie, które urozmaici ścieżkę dźwiękową. Ale jaki dźwięk może wydawać Ultra Plastelina? Sami posłuchajcie. Można by powiedzieć, że same dźwięki brzmią nienaturalnie, ale w wersji z muzyką reklama broni się już całkiem nieźle. Podsumowując, czy trzeba być zaniepokojonym, kiedy w wycenie realizacji wideo znajduje się pozycja udźwiękowienie? Czy warto na tym oszczędzać? Moim zdaniem jest wręcz odwrotnie. Jeżeli w wycenie, którą dostałeś, nie widzisz takiej pozycji, to całkiem możliwe, że na końcu dostaniesz produkt, który będzie wybrakowany. A co jeżeli posiadasz już film i nie został on udźwiękowiony? Nic straconego. Odezwij się do Mowa Film i na pewno będziemy w stanie pomóc ci w tym procesie. W ciągu 10 lat udźwiękowiliśmy już setki filmów i doskonale wiemy, jak ogromne ma to znaczenie dla odbioru widza. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Ja nazywam się Mateusz Jemioł, a to była Mowa o Filmie. Do zobaczenia w kolejnym materiale.